pępek świata. Pewnie każdy z was chce wiedzieć, gdzie znajduje się owo miejsce. My w Polsce mamy takie miejsce na Żoliborzu, gdzie w niepozornej willi mieszka on. Ty, Zbyszek, a opowiedz, jak to było z tym transparentem? Słuchaj, idą te kobitki i idą, nie? Nagle patrzę, transparent, a na nim... Konfederację też? Nie, za mały był, nie zmieściło się. Ale cookies się zmieścił. No i co dalej? No. Wbiegam w ten tłum, podbiegam do tej, co trzyma ten transparent i chcę jej go odebrać, a ta się zapiera. To trzeba było jej go wyrwać siłą. Co ty? Z żoną się będę szarpał? Gdzie? Co? Gdzie? Proszę mnie przepuścić. Spieszę się na spotkanie do prezesa. Proszę pana, tak to każdy może sobie powiedzieć. A pan to kto? No. Proszę pana, jestem wiceministrem do spraw... Cholera, ostatnio taka impreza była z kółkami. Nie wiem, może zawody w hula hop. Igrzyska. Ja jestem wiceministrem sportu. Zar! Ankieta wypełniona była? Jaka ankieta? Covidowa? Panie, 500 razy wypełniałem. Mówi się 500. 500 razy wypełniałem. Nie, nie, proszę pana. Mamy taką nową ankietę. Pan stanie i pan odpowiada na pytanie. Dobra. Imię, nazwisko, PESEL, to tam nieważne. O, tu jest istotne. Czy w okresie ostatnich 14 dni oglądał pan, pani TVN, TVN24, TVN Turbo lub TVN Style? Nie. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał pan, pani w miejscu, gdzie można by odbierać sygnał TVN24? Proszę pana, ja przebywam tylko w takich miejscach, w które odbiera telewizja naziemna. Bardzo dobrze. Czy występują u pana, pani następujące objawy? Wzrost sympatii do Donalda Tuska i ogólna przychylność dla osób rudych? Nie. Czy wystąpił u pana, pani nerwowy kaszel po ostatnim przemówieniu premiera Morawieckiego? Nie. Czy ma pan, pani uczucie duszności? Na myśl o tym, że TVN mógłby zniknąć z anteny? Nie. To ostatnie pytanie. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał pan, pani styczność z osobą, która oglądała TVN, TVN7, TVN24, TVN24 bis, TVN Turbo, TVN Style lub TVN Meteo? Nie, no... Znaczy się, chyba nie. Co znaczy chyba nie? Proszę pana, bo my mamy w rodzinie taką czarną owcę. Szwagier, ale to bardzo dobry chłopiec, no. Tylko on czasami pogodę ogląda w tym, TVN Meteo. Co ty? Gleba! 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 Co tutaj się dzieje? Melduję, że właśnie powstrzymaliśmy transmisję TVN-u. Co? Znaczy, wirusa TVN-u. A, dobra robota. No. Dawać go do suki i na kwarantannę. Na kwarantannę, panowie, panowie. Panowie, ale ja mam żonę i dzieci. Do obsadzenia w spółkach Skarbu Państwa. No dobra. To dostaniesz pan podwójną dawkę szczepionki. Jakie szczepionki? 48 godzin TVP Info. Nie! Nie,